Hej, hej, witaj ponownie na moim kanale Polka w Ameryce. Dzisiaj chcę Wam na szybko opowiedzieć o moim kolejnym projekcie. Mianowicie niedawno zapremierował mój pierwszy e-book filmowy Nowy Jork, który napisałam z Anią de Amerykanką. Może kojarzycie ją z Instagrama, ma przepiękny Instagram o Nowym Jorku. I postanowiłam iść za ciosem i dalej pisać. Uwielbiam pisać. Fajnie, że mogę teraz połączyć pasję do pisania z tym kanałem chociażby, z tematami, które mnie interesują. I już mam dwa kolejne e-booki w planie do napisania. Myślałam, że najpierw napiszę o Miami i okolicach, o tym, co można tutaj zwiedzać, jak można tutaj spędzić czas. Natomiast inny temat za mną po prostu krąży i coś jest takiego, co czuję, że mam do tego pasję i że jestem w stanie pomóc innym ludziom. Mianowicie rok temu wypuściłam odcinek o depresji, w którym opowiadałam, jak się czułam, jaki to był ciężki okres dla mnie, jak go przetrwałam, jak sobie z tym radziłam. I bardzo dużo osób do mnie napisało po tym odcinku, że dziękują za moją szczerość, że bardzo im pomogły te informacje, którymi się dzielę. Tutaj przejdę sobie między roślinkami. Nawet dwie osoby, przyznam się szczerze, napisały do mnie, mówiąc, że planowały swoje samobójstwo. I że mój odcinek dał im nadzieję, że z tego można wyjść, że może być lepiej, że życie może być ponownie piękne, ponownie można się cieszyć tym życiem. I ostatnio oglądałam taki, nie TikTok, ale reel na Instagramie, który mną bardzo wstrząsnął i zresztą był wiralny. Wiralem się stał, bo to jest taka angielska reklama właśnie o depresji i pokazanych jest dwóch mężczyzn, którzy spotykają się na jakimś meczu futbolu i tutaj sobie skręcę, muszę przejść na drugą stronę, bo tam jest chodnik. Zdarza się faktycznie, że na Florydzie nie ma chodnika po jednej stronie ulicy, ale za to jest po drugiej stronie ulicy, to tam sobie przejdę. Spotykają się na tym meczu i jeden z nich jest strasznie cichy i zamknięty w sobie. I od razu wiadomo, że jest to reklama depresji. I ten drugi mówi, jest taki strasznie gadatliwy, krzyczy, jak jego zespół strzela gola, cieszy się, podskakuje i cały czas pyta tego cichego kolegę, no ale jak się masz, co u ciebie? Jest okej? Jest okej? I taki jest żywiołowy, po czym reklama ta kończy się tym, że jest kolejny mecz i już nie ma tego głośnego faceta, jest tylko ten cichy i na siedzeniu obok powieszony jest szalik. I napis głosi, że linia właśnie do kontaktu, linia przeciwko popełnianiu samobójstwa, linia pomocy. I tak mną to wstrząsnęło, że ten właśnie, byłam pewna, że reklama zakończy się tak, że to ten cichy coś sobie zrobi, że coś jemu się stało, a to ten głośny właśnie. I ludzie z depresją, często otoczenie w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, bo to jest wciąż temat tabu, to jest wciąż bardzo taki intymny i wstydliwy temat. Nie wiadomo tak naprawdę, znaczy teoretycznie wiadomo z jakiego powodu, bo po prostu nam zawsze powtarzano, że jak coś jest z tobą nie tak, to znaczy, że jesteś no chory psychicznie i bardzo gnębiono tych ludzi i potępiano ludzi, którzy mieli kłopoty psychiczne, ale dom trafiłam, słuchajcie, patrzcie na to. Natomiast choroba psychiczna, bo depresja jest taką chorobą psychiczną, często jest też związana na przykład z nieprawidłową chemią, która jest w twoim mózgu, więc czasami trzeba pomóc sobie lekarstwem. Za każdym razem natomiast, jak czuje się człowiek w taki sposób, że ma myśli samobójcze albo że nic mu nie sprawia
przyjemności, albo że się zapracowywuje, żeby tylko nie myśleć. Za każdym razem trzeba sięgnąć opinii lekarza. No i nie powinien to być temat tabu, nie powinien być to wstydliwy temat. Uważam, że zdrowie psychiczne jest jak każde inne zdrowie. Jeśli boli cię nerka czy żołądek, to idziesz do lekarza, więc nie rozumiem, dlaczego jeśli masz jakieś kłopoty psychiczne, dlaczego ludzie tak boją się sięgnąć po pomoc. I nie powinno tak być. Nie powinno tak być i chcę być jedną z tych osób, które podejmują ten temat, które o tym rozmawiają i prowadzą otwartą dyskusję. I dwa kolejne e-booki właśnie mam zamiar napisać. Ten jeden o Miami przesunęłam na później, bo teraz mnie najbardziej woła ten temat depresji. E-book, który piszę na temat depresji, będzie miał tytuł Nie jesteś sam, historie ludzi z depresją. I co robię? Kontaktuję się z ludźmi, znajduję ludzi, a właściwie ludzie znajdują mnie, jak teraz o tym głośno mówię, i poniżej też tutaj widzicie mojego maila. Kontaktuję się z ludźmi, którzy przeszli przez depresję, żeby mi opowiedzieli o tej depresji. I opowiadam ich historię w tym e-booku. Jak u nich się to zaczęło, jak czuło się ich ciało, co im pomagało, co im nie pomagało, jakie dają rady ludziom z depresją, jak z tego wyszli, czy może z tego nie wyszli. I po prostu opowiadam te historie. Teraz już sobie tutaj zawrócę. Tam zostawiłam auto, także wzięłam was po prostu na krótki spacer tutaj. I opowiadam te historie różnych ludzi, bo mam wrażenie, że kiedy ja miałam tą depresję, i link do tego odcinka z depresją jest poniżej w opisie tego odcinka. Jak ja miałam tą depresję, to najgorsze było to uczucie, że jestem sama, że nikt nie wie, przez co przechodzę, że to jest coś wstydliwego, o czym nie wolno mówić właśnie na głos, że nikt nie rozumie, przez co przechodzę, że nie wiem, jak sobie pomóc, bo za mało jest ludzi nawet na forum takim otwartym, publicznym, którzy o tym mówią. I na szczęście to się teraz zmienia, teraz coraz więcej ludzi rozmawia o tym, jest otwartych. To już nie musi się kończyć tak jak z wokalistą Linkin Park czy z Robinem Williamsem. To nie musi się kończyć po prostu samobójstwem. Jeśli czujesz, że jest dostępna pomoc, że są pewne kroki, które możesz podjąć, że są inni, którzy przez to przechodzą i że im się udało, dlaczego tobie miałoby się nie udać? Więc to wszystko jest bardzo pomocne i jestem tak poniekąd, to jest taka, czuję teraz tą potrzebę napisania właśnie tego e-booka najpierw, przed tym e-bookiem o Miami i okolicach. Dlatego jeśli też przechodziliście przez depresję, to skontaktujcie się proszę ze mną. I dwie takie historie już właśnie z ludźmi, z którymi robię wywiady i na tej podstawie piszę rozdział o nich. Wszystko jest oczywiście anonimowe. Te osoby będą miały zmienione swoje imię czy miejsce zamieszkania. I te osoby, na przykład jedna jest taka historia, która po prostu mną tak wstrząsnęła, no powiem wam, ciary mnie przechodziły, jak rozmawiałam z tym chłopakiem. Chłopak cierpi na depresję już kilkanaście lat i mówi, że bierze leki, że chodzi na terapię, rozmawia z ludźmi, że jest bardzo otwarty na ten temat, że jak tylko widzi kogoś, kto też cierpi na depresję, to daje mu swój numer telefonu, mówi, jak będziesz w potrzebie, dzwoń do mnie, ja przez to wszystko przeszedłem, wciąż przechodzę, chętnie z tobą porozmawiam, usłyszę, co masz do powiedzenia. Czasami też pomaga właśnie zwerbalizowanie swojego problemu i po prostu rozmowa z kimś. I nie każdy ma siłę, by mówić, ale też by usłyszeć. Także ta książka, ten e-book, że nie jesteś sam, historie ludzi z depresją, też będzie dla osób, które szukają tej pomocy, które są odważne, które są zdeterminowane, żeby sobie pomóc. I tam będzie bardzo dużo rad od właśnie ludzi, którzy też przez to przechodzili. No i w każdym razie ten chłopaczek, który tak cierpi na tą depresję od kilkunastu lat, on powiedział, że pomimo tego, że bierze leki, to
w ciągu roku są może dwa dni, kiedy on się czuje dobrze. Kiedy wstaje rano, świeci piękne słoneczko, śpiewają ptaki, kiedy go nic w ciele ani w umyśle nie boli, kiedy jest zdeterminowany, by pracować, by działać, kiedy jest kreatywny, kiedy jest optymistycznie nastawiony do życia. Piękna historia jest tego mężczyzny generalnie. De facto żona praktycznie uratowała mu życie, będąc niesamowicie wspierającą, akceptującą, kochającą kobietą. W każdym razie to, co mnie tak po prostu zszokowało w tej historii, jest to, że kiedy ma te dwa dni w roku, bo ja się go zapytałam, czy kiedykolwiek próbował popełnić samobójstwo. Powiedział, że nie, że na szczęście nie. Natomiast myśli samobójcze on ma nie te 363 dni w roku, kiedy czuje się źle, tylko przez te dwa dni, kiedy czuje się dobrze. Bo zdaje sobie sprawę, że to jest bardzo krótkotrwałe, że zaraz mu minie i znowu będzie czuł się fatalnie i wtedy widzi, jak dobrze ludzie się czują na co dzień, kiedy nie mają depresji. I to powiem wam, że tak mnie to uderzyło. No niesamowita historia. Miałam rozmowę z dziewczyną, która z kolei też jak zrozumiała, że ma duży problem, jak właśnie zaczęła iść sobie ulicą i myśleć o tym, pod który samochód się rzucić. Mówi mi, że pod malucha, nie, no to wstyd, siara. Pod ciężarówkę, no nie, no za duży będzie bajzel. Może pod tego Forda się rzucę, a nie, bo teraz niosę te torby z zakupami ze sklepu. To nie chcę tutaj zrobić bajzel na ulicy i muszę je donieść do domu dla pozostałych domowników. Także tego typu historie się pojawiają. I zrobiłam już okładkę tej książki, a właściwie zrobił mi grafik, bo parę tygodni temu odezwał się do mnie chłopak, który napisał mi, że ogląda mój kanał, że był bezdomny, że stracił swój biznes, że jest grafikiem i że teraz już ma pracę, ma tani pokój, który wynajmuje i próbuje stanąć na nogi. I że jakbym kiedyś potrzebowała grafika, że każda pomoc jest dla niego ważna. Akurat mi teraz spierdziela wielki jaszczur, że każda pomoc jest dla niego ważna i czy bym mogła jakoś pomóc. No to ja mu powiedziałam, słuchaj, a co jakbym cię zatrudniła właśnie do zrobienia mi takiej okładki? I słuchajcie, zrobił mi tą okładkę. Jeszcze nie będę jej pokazywać, natomiast zrobił mi piękną tą okładkę i cieszę się, że osoby, które biorą udział w tym projekcie ze mną, że to są też osoby, które przeszły przez dużo, ale które się nie poddają, które chcą zawalczyć o swoją lepszą przyszłość, które szukają tej pomocy, szukają wiedzy, szukają każdej możliwości pomocy sobie. Więc to też jest takie piękne w tym projekcie i mówię, ten projekt mnie teraz mnie woła. Ja czuję, że ja po prostu muszę to zrobić po tym, jak duży odzew był po tym odcinku o depresji. On nie ma jakoś nie wiadomo ile wyświetleń, tam chyba ma 30 tysięcy parę wyświetleń. Natomiast trafił do dużej ilości ludzi i bardzo dużo ludzi mi za ten odcinek dziękowało. Co też mnie zszokowało, że to wciąż jest ten temat tabu. Myślałam, że może już jest mniej tematem tabu niż na przykład 15 lat temu, kiedy ja zaczęłam cierpieć na depresję, kiedy miałam pierwszą depresję, bo już przeszłam przez 4, to jest niestety coś, co powraca. Natomiast te momenty, w których czuję się dobrze, w których życie ma znowu sens, w których chcę być kreatywna, chcę być głośna, przebojowa, kochać, szaleć, bawić się, wspierać, rozmawiać, że dla tych momentów, kiedy jest ok, warto przejść tą walkę i próbę pomocy sobie z tym uczuciem, pomocy sobie z tym stanem twojego umysłu i twojego ciała.
I też chciałabym, żeby ten e-book dotarł do osób, które na przykład zastanawiają się, czy to, co odczuwają, jest depresją, bo są. To nie jest tak, że depresja zawsze wygląda tak samo, że zawsze nie możesz na przykład wstać z łóżka i zmusić się, żeby umyć zęby. Takie historie też słucham, też o nich będzie napisane w tym e-booku. Natomiast często depresja wygląda tak, że przepracowywujesz się, że śpisz po 4 godziny dziennie, dlatego że jest tyle do zrobienia, ponieważ uciekasz w tą pracę, uciekasz od swojego właśnie umysłu. Innym razem depresja to jest uczucie smutku, mimo że twoje życie wygląda pięknie. Miałam taką dziewczynę, która zarabia świetne pieniądze, cały czas podróżuje. Natomiast i tak przez lata czuła po prostu smutek. Nie czuła się usatysfakcjonowana swoim życiem, podczas gdy wszyscy jej znajomi zazdrościli jej tego życia, że tyle podróżuje właśnie, że tyle zarabia, że jest piękna, że jest mądra. A ona nie potrafiła się cieszyć tym wszystkim. Zawsze codziennie budziła się po prostu z takim głębokim smutkiem i żalem i uczuciem porażki. Więc takie historie też tam będą. Także trzymajcie rękę na pulsie. Wszystko będzie oczywiście, o wszystkim będę opowiadać na kanale, jak to wyjdzie i tak dalej. Na mojej stronie internetowej polkawameryce.com będzie ta książka dostępna w momencie, kiedy już ją zapremieruję. Potrzebuję jeszcze parę oczywiście miesięcy, bo jeszcze robię wywiady z ludźmi. To wszystko trzeba dopracować wizualnie, merytorycznie. Natomiast jeśli chcielibyście też, na przykład włączyliście ten odcinek, bo jesteście generalnie, siedzicie w tym temacie depresji, bo na przykład przechodziliście przez taką depresję albo teraz przechodzicie, to dajcie znać, też możecie być jedną z tych osób, które pomagają mi w rozwinięciu tego tematu, które pomagają mi pomóc innym. Bo to o to tak naprawdę chodzi. Osoby po prostu, żeby ta depresja nie poszła jakby na marne, że albo coś zmieni w twoim życiu, że ty zmienisz swoje życie po takiej sytuacji, albo po prostu chodź i też pomóż mi pomóc innym. Jeszcze tylko zobaczę na listę, czy jest coś, co jeszcze chciałam powiedzieć. Wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. Właśnie dla mnie takim punktem zapalnym, że chciałam o tym napisać, jest to, że czułam się po prostu sama, a nie jest się samym w tym momencie. Jest masa ludzi, którzy nawet jeśli nie z twojego bliskiego otoczenia, jeśli twoi rodzice, twoi przyjaciele tego nie rozumieją, to jest masa innych miejsc i sposobów, do kogo możesz się zgłosić, żeby sobie pomóc, bo w większości przypadków samemu nie da się sobie poradzić z depresją. To, co masz, to masz siłę do tego, by walczyć o siebie i by zmieniać swoje życie, by podejmować kroki na poprawę tej depresji. Natomiast potrzebujesz tego zewnętrznego głosu, który ci pomoże, który cię przez to przeprowadzi. Więc mam nadzieję, że mój e-book Nie jesteś sam, historie ludzi z depresją będzie właśnie takim miejscem, do którego osoby cierpiące na depresję lub te, które ją przeszły, będą mogły poczytać historie innych ludzi i właśnie zrozumieć, że to dotyka wielu z nas, tylko że wciąż jest tematem tabu. Okej, kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo za jego zobaczenie. To jest ważny dla mnie temat i tak jak mówiłam w jednym z ostatnich odcinków, ja planuję coraz częściej poruszać takie tematy, bo jak już mam tą publikę, małą bo małą, ale jak już są ludzie, którzy chcą mnie oglądać, którzy mnie lubią jako Polkę w Ameryce, tą wesołą, przybojową dziewczynę, to chcę zrobić też z tym coś pożytecznego. Oprócz tego, że pomagam w wyjazdach, czy to do Nowego Jorku, czy na Florydę, oprócz tego, że dostarczam rozrywki, czy ciekawostek, czy nauki języka angielskiego, to też chcę pomóc w tym, co mam do zaoferowania. A co mam do zaoferowania, to moja historia depresji, co mi pomogło, jak z tego wyszłam, jakie daję rady innym osobom, które na to cierpią. Bo słuchajcie, bo to jest choroba naszego pokolenia praktycznie.
teraz jak pisałam wstęp ostatnio do tego e-booka, to jak zobaczyłam w statystyki, to obecnie 25% amerykańskiego społeczeństwa po pandemii właśnie skarży się na myśli depresyjne, cierpią na depresję. Więc no to nie może już być tematem tabu. To musi być coś, o czym otwarcie rozmawiamy, gdzie otwarcie chodzimy do lekarzy, nie boimy się brać, nie wiem, tabletki, czy nie boimy się rozmawiać o tym z bliskimi, szukać pomocy terapeuty, chodzić na jakieś medytacje, zacząć uprawiać sporty. Jest tyle rzeczy, którymi można sobie pomóc. Jeść zdrowiej, zmuszać się do wyjścia z domu, znaleźć nowe hobby, znaleźć nowych przyjaciół, z którymi możesz o tym rozmawiać. Jest po prostu pełno rzeczy, które można zrobić, żeby sobie pomóc. I ta książka będzie kompendium wiedzy na ten temat. Dobra, nagadałam się. Może uda mi się skleić to wszystko, bo już gadam, słuchajcie, 21 minut ponad. Mam nadzieję, że uda mi się to skleić. Może nawet będzie to jednym ciągiem odcinek. Wtedy chyba zrobiłam jakiś rekord tutaj bez cięć tak długi czas. Anyway, jeszcze raz dziękuję za zobaczenie tego ważnego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. I trzymajcie się. Trzymajcie się dzielnie. Jest o co walczyć, jest powód, by żyć i by to życie było lepsze i pełniejsze. Na razie, pa!